witam was, kochani, 8 czerwca w poniedziałek. Jak zawsze kochamy poniedziałki, ten dzień, który możemy zacząć razem z Bogiem, w którym możemy cieszyć się ze zbawienia, z tego, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus odkupił nas i możemy być już w Jego Królestwie, być oderwani od tego świata, wyrwani z Królestwa Ciemności, przeniesieni do Królestwa Bożego Syna. Kochani, gratulacje, gratuluję wam. Jeżeli podjęliście taką decyzję, to była to najlepsza decyzja w życiu i nie ma dnia, w którym nie powinniśmy się cieszyć i Bogu za to dziękować. Dzisiaj chciałabym was zabrać do psalmu 16. Dzisiaj, jutro przestudujemy dwa teksty, które są niesamowicie soczyste. Psalm 16, 5 i 6 werset. Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego, to właśnie ty mój los zabezpieczasz. Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. To jest takie nawiązanie do historii Izraela, kiedy przeszli do ziemi obiecanej i nastąpił podział. Każde plemię dostało swój dział, swoją ziemię. Był taki sznur mierniczy, który mierzono. Nie było wtedy jakichś metrówek, jakichś innych narzędzi. Po prostu mierzono ziemię i dzielono ją pomiędzy pokolenia. Wiemy o tym, że pokolenie Lewiego nie dostało swojego działu, ponieważ jego działem miał być Pan. To było plemię przeznaczone do tego, żeby służyć Bogu, żeby uwielbiać Go, żeby być w Jego świątyni, żeby zajmować się sprawami Pana. I tutaj czytamy o tym, że psalmista mówi, że jego działem jest Pan. Jego dziedzictwem jest Boża Ziemia. Identyfikuje się z tym plemieniem, ponieważ uważa, że w jego życiu najważniejszy jest Bóg i że powołaniem jego życia jest służenie Bogu. Nie ziemia, która zapewnia wyżywienie, która jest podstawą egzystencji danej rodziny czy plemienia, ale sam Bóg. On jest zaopatrzycielem, On jest tym, który daje życie. On jest tym, który sprawi, że będę miała co jeść, że moje dzieci nie poginą z głodu. Bóg jest tym, który wszystko daje. Ludzie zazwyczaj lubią polegać na tym, co mają. Czy mają dobrą pracę, czy mają dom, czy mają pieniądze w banku, czy mają jakieś miejsce, do którego mogą się udać po pomoc. Te rzeczy materialne mają wyznaczać to, czy czują się bezpiecznie, czy też nie. Czy mogą poczuć Boże błogosławieństwo. Psalmista mówi o tym, że to Bóg jego los zabezpiecza. Że to Bóg, a nie dobre materialne, nie ziemia stanowi o tym, jak się jemu będzie żyło. Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały, czyli ten podział, w wyniku którego on dostaje część, którą jest sam Bóg, jest najlepszym możliwym podziałem, jest najlepszą możliwą opcją. Jemu trafiła się najlepszy kąsek, najlepsza część. Sam Bóg. Nie ziemia, nie bogactwo, nie władza. Chociaż pisał to Dawid, który sam był królem i który miał wszystko, to jednak uważał, że to Bóg jest tą najwspanialszą częścią jego życia. Bardzo jest mi miłe to moje dziedzictwo. Fajnie byłoby podobny sposób podchodzić w naszym życiu, kochani, gdzie nie powołujemy się na nasze pochodzenie, na nasze wykształcenie, na jakieś tytuły, które zdobyliśmy w życiu, na to, czy mamy pieniądze, czy też nie mamy, czy dobrze żeśmy się w życiu ustawili, czy nie, ale żeby ta nasza radość główna i poczucie bezpieczeństwa wypływało z tego, że mamy Boga i że Bóg jest tym działem, który nas syci, jest tym, co żeśmy dostali. I tutaj jest po prostu piękny obraz tego, że każdy człowiek może z tego działu skorzystać. To nie jest tak, jak było przy podziale Izraela, że jedni dostali lepszą ziemię, drudzy gorszą. Tutaj wszyscy jesteśmy na tych samych prawach. Każdy z nas może przyjść do Boga i wziąć ten najlepszy kąsek, którym jest sama Boża obecność, którym jest Boża osoba. Każdy z nas może zidentyfikować się z tymi słowami Dawida, który pisał psalm i powiedzieć: tak, Bóg jest moim działem, On jest moim kielichem. To jest najlepszy dział, jaki tylko mógł mi przypaść. To jest moje dziedzictwo. To jest to, na czym będę budowała moje poczucie bezpieczeństwa, moją tożsamość, moją przyszłość, myślenie na temat tego, co się wydarzy w przyszłości. To jest cudowne, że Bóg tak przewidział, że dla każdego z nas ma tyle samo i każdy z nas może podejść i wziąć.
Drogi Boże, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś naszym działem, że Ty jesteś tym najlepszym kąskiem, że Ty jesteś naszym dziedzictwem i nasze zaopatrzenie jest w Tobie. Wszystko, czego potrzebujemy, jest w Tobie. Możemy się cieszyć z relacji z Tobą. Możemy mieć o wiele większą radość niż ludzie, którzy mają wielkie majątki, którzy mają wielką władzę. Każdego dnia jesteś dla nas dostępny i niczego nam nie żałujesz. Twoje ręce są otwarte i możemy brać. Możemy sycić się jak tłuszczem Twoją obecnością. Dziękuję Ci, że w dzisiejszym poranku właśnie patrzymy na Ciebie i wpatrujemy się tylko w Twoje zaopatrzenie i tylko w to dziedzictwo, które Ty nam dajesz, a którym jest Twoja osoba, którym jest Twoje królestwo, życie wieczne z Tobą. Dziękujemy Ci, Boże, i chcemy się dzisiaj tym cieszyć. Proszę Ciebie, żeby to dotarło tak głębiej do nas, żebyśmy mieli większe zrozumienie tych rzeczy. Żebyś Ty prawdziwie był dla nas wszystkim. Żebyś ukoił i uspokoił te wszystkie inne potrzeby, pragnienia, zmagania, to co tak strasznie chcemy mieć, a wydaje nam się, że jeżeli to będziemy mieli, to będziemy zaspokojeni. A tak naprawdę zaspokojenie jest w Tobie, w Twojej osobie i w relacji z Tobą. Chcemy uciszyć swoje dusze przed Tobą. Chcemy zaczerpnąć z Twojego ducha, zaczerpnąć z Twojej obecności. Bądź uwielbiony przez to, że będziemy skupiać się na Tobie i że będziemy cieszyć się Tobą jak najlepszą rzeczą, jaka mogła nam się trafić w życiu. Modlimy się o to wszystko i dziękujemy Ci przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani, bogaci moi bracia i siostry. Jesteście naprawdę bogaci, wiecie o tym? Macie najlepsze bogactwa, jakie tylko mogą przypaść człowiekowi. Jesteście bogaci w Bożą obecność, Boży pokój i łaskę. Niech to dotrze do nas. Niech to tam zapadnie i poruszy nasze serca jeszcze mocniej. Przytulam, błogosławię, do jutra. Ciao, ciao.